Siemaneczko, jestem Pepe The Games. Witam was, że pan Slep. Dzisiaj jesteśmy. Może być o mojej luby. Lenki. Musimy trochę dzisiaj zarabiać pieniążków, bo musimy zarobić na bimbrownicę. Nie wiem, czy akurat się nam tu tak dobitnie wyjdzie, bo to wiadomo. Ale trzeba pokombinować pod tym względem, żeby no, zarobić coś po pieniążków, można powiedzieć. Czekajcie, mam tak. Jagodowy, mamy jabłkowy. Ziemniaczak, 2, 3, zaciery. Trochę jest ciekawie pod względem finansowym, ale mam nadzieję, że się niedługo odbijemy, bo oto nam tutaj w głównym sensie o to chodzi, byśmy zrobili dość pierwszych pieniędzy, bo musimy mieć tak, żeby po prostu posag był do naszej luby. Dobra, teraz tak, zacie rzucamy. Dobra, dajmy tak na razie 4 godziny, mam nadzieję, że to będzie idealnie. 4 godziny, musimy dodać sobie wody, bo to jest podstawa na to, żeby to ogarnąć. Musimy zrobić pieniądze. Na pewno musimy zrobić dużo pieniędzy, żeby się w końcu tutaj hajsnąć. Bo to nam chodzi, żeby nam, jak można powiedzieć, ta żona nie pomogła w tej całej gospodarstwie. Widzę, że chyba krowy już nie mamy, chyba nam padła. To nie widzi nigdzie jej. No jest to ciekawie, bo te zwierzęta mi się wcale nie słuchają. Troszeczkę zbyt spontanicznie poszłem w zwierzęta, można powiedzieć. Czy to jest złe, czy to dobre, no to już kwestia sporna. No ale tak niestety poszłem nie tak, jak teoretycznie mógł iść. A to trzeba się później będzie ogarnąć inaczej. I też to będzie w miarę dobrze. Czekajcie, poszukamy tej krowy. Tak, ogólnie sprzedać. Braki nam to przygniły. Ja mogę do braka zapowiedzieć, że to mam brak, to nie? Zajebisty jestem. No to po buraczkach. Buraczki poszły się. Zobaczcie. Skupiliśmy się bardziej na przetworze, tak powiem, tytoniu i przerobieniu zacierów na bimber czy budkę, a nie skupiłem się na pracach polowych. Tutaj nie mamy nic, tutaj nie mamy nic, tu 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 nie mamy nic i tu nie mamy nic. Ogólnie zastanawiam się, bo jest taki mankament, czepka, taka bardziej, bo muszę odbierać trochę złomów. Tak, muszę odbierać złomów, bo odwaliłem dość sporą lipę. Tak, lipę odwaliłem, no, jakby to nie była nowością u mnie. Chcę zbudować, jeśli by to było możliwe, oczywiście, wiata, box 1, patrzymy na początek, 12 desek, 59 desek. Na jeden box jest na jedną sztukę. Jeśli się nie mylę, możecie mi napisać w komentarzu. Na jedno zwierzę. 45 desek. Plus 8 to jest 53 deski, plus 16 eternitów. Tyle musimy mieć rzeczy, żeby po prostu zrobić boxy dla naszych zwierząt. To z kolei musimy mieć 71. I 32 sztuki eternitu, no dość sporo desek i eternitu, tak? Eternitu. No ale niestety tutaj nie mamy takich rzeczy, nawet można powiedzieć, co mnie bardzo smuci, bo zbyt spontanicznie podeszłem do tej rozgrywki. Po prostu źle podeszłem do tej rozgrywki, można powiedzieć, w złym stopniu. I to mnie zgubiło.
Dobra, ale powolutku zaczniemy takie coś robić, ponieważ ja chciałbym już iść tutaj po części zwierzyny, tak typowo, żeby nasze tutaj zwierzątka gdzieś po prostu mogły być. Czekaj, to jest na jedną, no jedną tu będzie źle, tak? Ja chciałbym box na dwa. Patrzcie, jak to teraz odkręcić w tą stronę? Mam nadzieję, że tu dobrze wybiję. Mam taką cichą nadzieję. Czekajcie, muszę mi sobie wziąć młoteczek oczywiście. Zobaczymy. Nie wiem, czy to będzie taka dobre posunięcie, bo jednak te zwierzynki trochę mamy, by nam się przydało te boksy porobić. Tak, więc no tutaj no trzeba, po prostu trzeba, a i tak nie mamy co na razie robić więcej, ponieważ patrząc racjonalnie, tak powiem, polach nie mamy co robić. Polu, przepraszam, nie mamy co robić. Ten też jeszcze jako taką może mi się uda zebrać. Tutaj mam nadzieję, że się uda takowej poschowywać. Mam nadzieję schować, nie przechowywać. Uda nam się jakoś to ogarnąć. No tutaj to będzie masakra. Tych desek pójdzie tyle, że po prostu źle to zacząłem rozgrywać po prostu, tak? No. Tu nie ma co się oszukiwać, źle podejście, źle. Ja zacząłem kombinować, no i tak trochę nie tak jak to powinno wyglądać, ale to nic. Jakoś to powolutku, małymi kroczkami będziemy budować. Będziemy budować, będziemy sobie to tworzyć, tak, żeby po prostu ta rzeźnia calutka. Jeszcze jedne deski są. Idziemy, powolutku budujemy. Zobaczymy, jak to wszystko finalnie wyjdzie. Ternit na pewno będzie drugi. Będzie drogi ternit, eternit będzie drogi. To już, no. Trzeba powiedzieć sobie krótko. Po prostu było moje przemyślenia. Tak, po prostu mi przypadło źle. Zacząłem, ale myślę, że finalny efekt będzie dość pozytywny. Bo tak mogę sobie drzewa mogę naciąć i ogarnąć pod względem związanym z deskami. Tu mi brakuje. Chyba desek mi brakło. Deseczek mi zabrakło. No spoko. Tutaj jeszcze jakieś tam deseczki ja będę miał. Czy już wszystkie deski położę? Szam, kuziwa, nie wiem. 8 desek. No na całość tutaj już nawet nie ma opcji, nie starczy. Obalimy jakieś drzewo. Też chce być teoretycznie praktycznie. No zdałoby się już też. Dobra, tu mamy tak, tu mamy tak, tu mamy zbudowane. No tutaj będzie na pewno gorzej. Chyba, że tu jeszcze jakoś inaczej już to jest, nie wiem. Zobaczcie, bo tu są boksy, niby. Na zwierzęta niby, tak? Więc zobaczymy, jeśli uda mi się ten nit w pewnym sensie odzyskać, co... Wiadomo, lepiej by było moim zdaniem mieć blachę, no ale chyba to jeszcze nie jest ten... Można powiedzieć, początki po tej wojnie, no to raczej wątpię, że będą ten będzie możliwy. Ten do zrobienia. Czekajcie, teraz tak. Blachy nie było raczej. Jeszcze z braku jednej sztuki eternitu. I sobie zobaczymy później testowo dla... naszych zwierząt to jeszcze chyba. Mam nadzieję, że wszystkie raczej są. Tak, no bo w poprzednim odcinku to odbawiłem. Aha, 30 parę eternitu, dobra. 30 parę fal eternitu muszę mieć, a nie tylko, że tak powiem,
15 na jedną część. Spoko. Powoli coś tam się kraje, no ale wiadomo, to nie są rzeczy, które gdzieś tam jeszcze na boku będziemy mieli, a czy chyba już nie będziemy mieli takich rzeczy. Etenitu. Tu kurki sobie chodzą, elegancko wszystko jest. Elegancko, haj, jak to się mówi. Czy nie? Mamy jeszcze 5 fal, no ale to jak jeszcze nam brak. Mamy złą, mamy farbę białą, która jeszcze tam też leży. Ale tak chyba ogólnie będzie za mało. Trzeba będzie parę fal dokupić, sprawdzić się, bo jakby tu wszedł, jeśli ma po prostu dobrze to myślał o tym, to jest po prostu wiatr na zwierzęta. Zadaszenie na zwierzęta. Jeden fan nam brakuje, tak? Czy mamy do śniadania coś? No, nie mamy w tym momencie nic. Tu nie mamy, tutaj nie mamy nic. Chciałem burek. Kurwa, nie to chciałem. Czyli tylko tu mówię, nie mamy wcale domu. A czy tak, ten tu. Wstykałem się w sumie szybko, ten tu i takich typu rzeczy. Czekajcie, może mi ktoś napisać, o co chodzi z tym? Bo ja takie rzeczy mam, ale nie wiem, o co z tym chodzi. Naprawdę, nie mam pojęcia. Czekajcie, czy ja gdzieś jeszcze mam jakąś skrzynkę, mam coś w tym stylu, żeby sprawdzić? Czy ja ten jeszcze bym miał, ale chyba już... Przejrzałem chyba wszystko. No i dałem przy sobie dupy. Pod tym względem, więc musimy iść na targ, zobaczyć sobie na spokojnie. Ile kosztuje jedna fala eternitu? Eternitu. Jak zwał? Jak zwał? Pohandlujmy. I powiedz mi, tymi kochani. No tu jest 300. Powiedzmy, że 300 musimy mieć. Na same fale, tak? No tutaj to mnie nie pocieszyły. Z jednej strony, dobra, idziemy świata siajka. Świata jajka i zobaczymy, co tutaj tam nam może być przydatne. Co tam zrobimy coś, to widzę, że na pewno musimy coś. Czekajcie, inaczej, tak kliknąłem tak. Spożyj. Ej, co jest? No. Idziemy sprzedać. Pohandlujmy. Znaczy trochę to będzie ogarnąć reputację, to wszystko, albo będziemy trochę mieli więcej pieniędzy u tej pani. To w razie satysfakcjonowało. Nie ma takiej beczki, czegoś w tym stylu? Co my w ogóle mamy? Tutaj mamy coś? Już butelkę mieliśmy chyba z czymś. Czy nie wziąłem? Może nie wziąłem. Utadzia by było. Ale ten i tu? Może. I naszej narzeczonej. Dać mi się chyba kanapica z tej. Z studni. Dobra. Chodził mój teściu, pokaż mnie, co masz. Kurwa, jakie nastawienie elegancko. Nie, Tadziu nie ma takich rzeczy. Tadziula nie ma takich rzeczy. No niestety, no to popłynęliśmy z falą ciepłej zalewajki i dupa. Tutaj tabaka, jeszcze tytoń, jeszcze jedna godzina, z tymi wojakami dałem dupy. Krótko mówiąc, bo no po prostu muszę się wszystko jebać.
To pest. Nic to nie poradzę. Odwaliłem lipę. Trzeba żyć. Z tym wszystkim mam nadzieję, że jakoś tam będzie dobrze. No bo chcę skończyć ten kraj, zobaczyć. Ten bojek wejdzie, jak nie, to będziemy później z powrotem znowu kupować zwierzęta. Żeby to było lepsze pod względem rozgrywki, tak? No bo teraz zostało chyba naprawdę podmiot tylko bojek, bo krowy ogólnie tu nie widzę. Bo widzę chyba krowka, to nam nie powiem, co zrobiła. A nie, przepraszam. Jest krówka. Właśnie nie 0%. Co masz w ogóle trzeba mnie na sobie? Masz coś. Dobra. Pik, pik, pik. No, jak w ten sposób sprzedajemy, to może się nam uda coś tam jeszcze zarobić. Jaka jest w ogóle pora teraz? To jest pewnie październik. No raczej tytoniu to chyba nam się już nie da. No nie dam rady już tytoniu sobie zasiać. Dobra, lecimy sobie z nabijania papierosów, co było dość ciekawe pod tym względem, choćby tak kurna nie zbandować. Dobra, jeszcze jedna paczka. Czemu wyszłem z tego? Czekajcie, nie mogę z tego wyjść, bo będę marnował tabakę. Dobra, i znowu pik, pik. Pik, 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 pik. Lecimy, zarabiamy pieniążki, bo to teraz mój... Można powiedzieć, jeden z główniejszych dochodów, tak? Teraz będzie trzeba to robić na tej zasadzie. I tytuł po prostu był jednym z ważniejszych. Ważniejszy uprawie mimo wszystko na moim gospodarstwie, co naprawdę jest dość dochodowym, tak? Po prostu parę będziemy zdawać za paczkę tytoniu. Znaczy nie, 64 chyba za paczkę. Jeszcze raz po tych, można powiedzieć, po zdawnictwie naszego alkoholu i różnych rzeczy, może i będziemy mieli lepiej. Tak, no nie wiem. No, można powiedzieć, kamień ziemi zaczyna się robić takim tytoniowym królem, tak? Po części. W zimę raczej będę próbował kupywać tytoń i będę chciał nim z niego robić papierosy. Wtedy będę najlepiej. No, ja mam paczek 13. No czekajcie, bo ja miałem tu jedno zadanie zrobione z gościem. Powiem pan, że ja musiałem fajki kupować, czy ja miałem jedzenie dać. To jest teraz pytanie. To ludzie, jakie zadanie było? O! 10 paczek! Nie, jak sobie robisz? Dałeś mi 300. Dałeś mi 300. Czekać, czy mogę? Powiem, że majątek ziemski o 5000. O 5000, proszę. No dobra, czekajcie, ja tytuł mogę sprzedawać? Bo na rzeczą łonej chyba, tak, wioski. Znaczy, przyszłej narzeczonej, na razie dziewczyn, nie wiem, aby to powiedzieć na razie. Pohonorować przyszłym. 63. Ja jem, ja jestem połowy pieniędzy ostatni. No to też czekacie z... 63. 8 kosztuje tutaj tytoń u niej. Trzy.
Znaleźć ile z tytoniem bym jednego zrobił. Bo tego nie zwróciłem uwagi. Dobra, no i zobaczymy. No i zobaczymy, idziemy kupić tylko ten nit, zobaczymy, czy uda nam się dokończyć ten. Garaż, zobaczymy, czy nam się upasienie zrobi naszych sztuk. Tego nie wiem. Jeny kokiem przyjdziemy. Pohandlujmy, ja teraz nie 50. Ile muszę? 10 chyba kupić tam, a fal. Dobra, 10 fal. Najpierw trochę muszę kupić paszy dla naszych zwierząt. Pasza po 8. Bingo. To mi starczy. Teraz ogarniemy sobie temat. Tylko w pierwszej kolejności. Ja chcę dokończyć tą budowę. Tylko mam nadzieję, że tego wszystkiego nam. Czekaj, przygotuj co? Mam wszystko już przygotowane pod tym względem. No dobra, poczekajcie, mamy tak. Przygotuj stanowisko, box dla zwierząt. Aha! Dobra, i zobaczymy. Idziemy po naszą uczkę. A zobaczymy, czy ona tutaj. Nie, inaczej. Idziemy po owce. Zobaczymy, czy ta owca tutaj wyjdzie. Chodź tu. Chodź. No chodź tu. I mówię, jak ktoś powiedzieć, o chuj chodzi, to ona nie chce tu wejść. Ja nie wiem. Nie wiem, czy ja coś tutaj nie ogarniam. Ich zwierzyny, czy o chuj chodzi. No patrzcie, mam boks, od tego powinna wyjść. A ja nie mogę kurwa nic z tym zrobić, ja pierdolę. I co, na późno teraz sobie boks dla zwierząt zrobiłem? No patrząc racjonalnie, no to chyba tak mi wyszło. Chodź tu, muśka. Wkurwię się, powiem krótko, wkurwię się, jeśli znowu to nie wyjdzie. Bo przez to już nieraz mam brak chęci do grania w tą grę. Wiem, może nie rozgrywam jej perfekcyjnie. Nie ukrywam. Ale przesadnie, że ona do boksu mi nie chce wejść. Patrzcie. Czekaj, abyś tu, czekaj, a tutaj. Patrzcie, i teraz. O kurwa, otwórz się szybciej. Prowadź. Ty nie możesz wejść tutaj pięknie, elegancko przodem. Opatrzcie. Nie rozumiem. Teraz tak, przygotowałem boksy, których nie mogę wykorzystać. Bo nie mogę wykorzystać. Czy ja coś to źle robię? Kopnij, jedź. O, a nie, ja tak może zrobię, faktycznie. Dobra, a jak teraz zrobimy? Tak teraz. Ja sobie na niej wjedę, tutaj. Co jest? No teraz mi wejdziesz? Nie wkurwiaj tam je, aby. No i dupa.
Idzie w pis ludzi indziej. No chcę kurwa jakoś... Nie trzeba prowadzić do boksu, a nie jechać na nim na środka. Powie mi ktoś. Jak to kurwa mam zrobić? On się teraz chyba stosunkowo podchodzi blisko. A jak ja tu chcę teraz dojść do rogu, ona mi w ogóle gdzie indziej idzie. Widzicie? I jak tu... Jak tu zrobić? Bo ja nie mam pojęcia. Czy ja tu coś zjebałem? Naprawdę? To było kurwa tak łatwe, a ja się zjebaliłem w sprawę? Poczekajcie, spróbować. Ale ja jestem imbecyl, ja jebie. Czekajcie, chodź tu. Czekaj, ja tu chcę podejść. Chodź tu. Zobaczcie, aż owca mi tu wejdzie. Bo jak teraz tak wezmę... Niech po was zwierzę. Czyli ja muszę tylko do fotki doprowadzić. No zajebiście. To chociaż to mi się chociaż teraz udało ogarnąć. No zajebiście. A będziemy jeszcze paszy tylko dać. Będziemy kończyć, bo tu już jest godzina. Jestem 29. Dralu i... Wygzę. Pożyję. Tu nie zdechło, jeszcze nie zdechło. To jeszcze nie jest tak źle. Borek ma ostatni worek. Czyli już wiem dla mnie jak to robić. Dobra. Więc Bóg zrobiony, wszystko ogarnięte, więc w dzisiejszym odcinku było tyle, jeśli tak się nie wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz, dzięki za oglądanie, trzymajcie się na następnym odcinku, na razie, cześć.